za tobą! A, nareszcie znalazłem! Nori, twoje ramiona. Twoje też. Co to jest? Wstęgi odwagi. Słyszałam o nich, ale nie sądziłam, że to prawda. Legenda głosi, że kto zdoła dotrzeć na dno Syrenkolandii, zostanie odznaczony wstęgą odwagi. No i proszę. O, twój naszyjnik zaczął już zmieniać kolor. Żebyśmy tylko zdążyły na czas się wynurzyć. Co to takiego? Podwodne wulkany. Jeśli podpłyniesz zbyt blisko któregoś z nich, zostanie z ciebie popiół. Przebiłeś bąbel? Co ty zrobiłeś? Musiałeś go dotknąć. To była magiczna bańka, a one nie pękają od tak. Na tym polega magia. Może z nią było inaczej. Ryba mówiła, że bańka tylko naprowadzi nas na drogę. To którędy mamy pójść? W górę czy w dół? Chyba w górę. Widziałyśmy Nalu nad powierzchnią, to chyba logiczne, żeby płynąć w górę. Czekaj. Co się stało? Pomyślisz, że mnie odbiło, ale coś mi mówi, że Nalu wcale nie był nad wodą. Było tam jasno, ale nie był wyschnięty, a na słońcu na pewno by tego nie uniknął. Ale gdzie w morskich głębinach można znaleźć tak jasne światło? Jest takie miejsce. To w tamtą stronę. Koło wulkanów? Koło wulkanów. Przecież to zupełne szaleństwo. Sama mówiłaś, że zostanie z nas tylko popiół. Tylko jeśli nie będziemy uważać. To niełatwe, ale da się zrobić. Patrz, kiedy wulkany wybuchają, a kiedy erupcje ustają i wybierz właściwy moment. Ufasz mi, czy nie? Tak, Nori. Nie wiem tylko, czy mogę ufać sobie samej. Daj mi rękę. Popłyniemy razem. Gotowa? Tak, o ile w ogóle to możliwe. Dobrze, zaczekaj. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Uwaga. Teraz. Stój! Już! Szybko, Elina! Damy radę! Udało się, Bibi! Bibi? Zaczekaj!